Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 14 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Prince of Persia. Moi drodzy, wybierzemy się dzisiaj na Wieżę Królowej, no i wybierzemy się również na bossa żyznych pól. No i tak naprawdę, moi drodzy, to będzie na tyle, jestem strasznie ciekaw, co wydarzy się dalej. Od razu, moi drodzy, mówię, że z tego względu, że dzisiaj w jednym odcinku zakończyłem serię z Assassin's Creed, to właśnie z tej racji dostaniecie, moi drodzy, dzisiaj dwa odcinki z Prince of Persia, więc podejrzewam, że właśnie serię z Prince of Persia też sobie już dzisiaj skończymy. No i zobaczymy, co się właściwie właśnie dalej wydarzy. Tu mamy czarną bramę, ale na razie nie mam do niej dostępu, z tego względu, że właśnie jeszcze jedno żyzne pole zostało nam do uzdrowienia, także lećmy do niego. No i zobaczymy, co nam się właściwie dalej wydarzy. Mówię, no mamy dwa pola i strasznie mnie ciekawi, co dalej? Co się stanie, kiedy już te wszystkie pola ożywimy, odrodzimy i tak dalej. Dobra, okej, świetna kamera, naprawdę. Położenie tej kamery było beznadziejne przed chwilą. Nie mogłem totalnie wyczuć skoku. Dobra, i musimy ruszać tam centralnie prosto przed siebie, okej. Już widzę zepsucie. Dobra, także za chwilkę pewnie trafimy na to pole. Nie odradzaj się, gościu, proszę. Ej, goddammit, musimy się odrodzić. Dobra, lecimy z nim kombosem. Okej, no i nice, tyle w temacie. Dobra. Cię zesłał. No ja myślę, Lika. Dobra, jak rozumiem, musimy ruszać się tędy. Dobra, to lećmy, żeby nas temacki cholerne nie złapały. Dobra. I miejmy nadzieję, że uda mi się w miarę szybko te pola pouzdrawiać, te dwa. No i właśnie, bo jestem strasznie, powiem wam, ciekaw końca tej gry. Co się właściwie wydarzy na końcu? Czy wszystko wróci do normy faktycznie i tyle? Takie proste będzie to zakończenie? Czy może coś tutaj twórcy bardziej pokombinują? No zobaczymy. Ale jestem mega ciekaw właśnie, co się dalej wydarzy. Twoja wieża? Nigdy nie miałem własnego namiotu, teraz dopiero wieża. To nie moja wieża. Jest poświęcona kobietom, które władały tą krainą. Czyli również tobie. Królem jest mój ojciec. On przemawia w imieniu Achurów. Okej. Droga będzie najlepsza. Okej, jak rozumiem, musimy użyć tego oddechu Ormazda tutaj. Tak się oddech nazywa? Chyba oddech. Dobra. Nie, ta kamera czasami naprawdę totalnie nie pomaga. Wow, ale fajna zmiana perspektywy. Dobra. Okej, także lecimy dalej. No z tego co pamiętam, się oddech nazywa Ormazda. Au, w co ja wpadłem? Kurde. Czekajcie jeszcze raz, sorry za zepsucie epickości. Księciuniu, nie. Sorry za zepsucie epickości. Zepsucie, tak adekwatnie do sytuacji. Dobra, lecimy. No ale ta kamera to naprawdę momentami zupełnie nie pomaga. Dobra. Teraz jeszcze raz tutaj. Okej, nie wiem, to bieganie jest genialne po ścianach, naprawdę mega mi się to podoba. Najlepsza umiejętność w grze zdecydowanie. Dobra, uwaga, no te lampy. Bo biegamy po suficie, mimo wszystko, ja o tym zapominam. Okej, teraz nie robimy pętli przypadkiem jakieś? Chyba nie. Nie, nie robimy, dobra. Oho, okej, na szczęście macki mnie nie sięgły. Teraz zaś tędy. No ciekawe, czy będziemy już bezpośrednio przy polu, czy gdzie? Kurde. Aj, nie! Bałem się wbiec w te macki, kurde. No i co, od nowa cała sekwencja, serio? Ajku. Dobra, lecimy. Mogliby jakieś checkpointy poustawiać, czy coś. Byłoby wygodniej w życiu człowieczkowi. Nie powiem, że nie. Dobra. Okej, tędy. Daj mi wejść na górę. No wchodzimy, księciuniu, spokojnie. Damy radę. Nie bój żaby. Zaraz ogarniemy. Dobra. Lecimy tędy. Okej, teraz uwaga, tędy. Dobra, ogarnąłem. I czekajcie, bo chyba tutaj zrąbałem, tak? Czy nie? Nie, ja tam wcześniej zrąbałem. Dobra. Nie, ja zrąbałem chyba... Czekajcie, bo ja zrąbałem chyba tutaj. Wow, dobra. W ostatniej chwili dosłownie zareagowałem. Wow, okej, okay, to był fart, nie, ale za długa jest ta sekwencja, to człowiek idzie się, to już idzie się tutaj pomylić ze 100 razy. Kurde, ja się boję, że zaraz znowu walnę jakąś pomyłkę. I tyle będzie. Dobra, ej, no come on, no ile jeszcze ten bieg? Kurczę. Dobra, jesteśmy, ja pierdzielę. Strasznie długi bieg to był. Dobra, gdzie dalej, musimy lecieć tamtędy, okej, okay, ruszajmy się szybciej. Zaraz to smok z Krakowa zatruje i tyle będzie. Dobra, zaś bieganie, jeszcze tutaj. Okej.
Zobaczcie zaścinki. O, jest i pole. No, zaś ten cholerny golem. Golem, przepraszam. Cały czas mi się myli. Oho, co się stało? A, dobra. Tak, wiem, Elika, wiem. No, Elika! Atakuj go! Dobra. Pięknie. Nice, dobrze. O kurde. Uwaga, uwaga, uwaga. Dawaj, księciu, nie naparzaj go. No kurde, no daj się ruszyć, tak, gościu? No, daj się ruszyć, powiedziałem. Co? No kurde, no nie mogę. No jak go teraz... Aha, tu się w ogóle jeszcze brama zmienia na bieżąco. To nieźle. To jeszcze muszę się kurde ruszyć, żeby go zepchnąć. Dobra, blokujmy, uwaga. No kurde. No nie mogę, no... Ejku, irytuje mnie ten przeciwnik tak bardzo. Ma jeszcze zły guzik, no. Dobra, żyjemy. No super, a ja już mam cię, gościu, dość. Po całości. No skontrolować się go niestety nie da. No idziemy, idziemy. No, ruszam się. Może... Nie, no uniki też nie działają w tej grze, ja nie rozumiem, no. Jak mam się z nim bić, ja pierdzielę. Irytuje mnie tak ten przeciwnik. Chodź tu. No i jeden. Podejdź tu. Podejdź tu i spróbuję go jakoś z boku. Czekajcie. No, come on. Podchodź, podchodź, podchodź. Jeszcze, jeszcze. Get over here. Dobra. Elika. Dobra, teraz szybko okrążyć go. Okej. Uwaga, uwaga. No, co jest? Kurde. No nie mogę, no ja pierdzielę, jak mnie ten golem irytuje, no. Weź już, gościu, spadaj serio stąd. No nie mogę z tym chłopem, no. Dawaj go, Elika, tam. Może rękawicą dziada spróbuję. Nie, nie w ścianę, nie w ścianę, no. Kurde, źle, bo on teraz będzie przepchnięty na drugą stronę, no goddammit. No właśnie. Nie o to mi w ogóle chodziło, no. Ja pierdzielę, no nie cierpię tego gościa głupiego, no. No nie mogę z nim. Tak mnie drażni chłop. Uważaj na ich atak. A bo dobra, mam inną taktykę, niech on podejdzie do mnie. I niech on mnie tu chwyci. Wiecie, o co mi chodzi, żeby przesunąć się na drugą stronę? No, dawaj. Okej, okay, o to mi chodzi. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I teraz właśnie, o, zmienimy stronę. Kurde, szybko, szybko. No nie, no proszę. Nie, no. No i zaśnie. No nie mogę, no. Nie, no Elika, dlaczego ty jesteś taka głupia i go nie atakujesz, kiedy ja ci każę, no. No nie mogę, no tak mnie ten chłop drażni. Chodź tu. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tą moją taktyką, może wyjdzie. Będę, żeby ta brama się nie zamknęła, bo się wkurzę. Dobra. Okej. No, come on! No. Dlaczego on teraz to musi używać? Tego czegoś. Serio? No. Spadaj stąd! Pajacu głupi! O co chodzi teraz? No kościu! No nie, on się zaś przesuwa! Nie, ny, no... Możesz, chłopie, wypaść stąd! No super. No wstawaj, kobieto! Nie mam czasu. No i znowu źle. Ten przeciwnik po prostu przy życiu trzyma, nie? No nie mam pytań. Najbardziej irytujący, wkurzający chłop, z jakim miałem do czynienia w grach od... dawna, naprawdę. No i dlaczego ja go teraz właśnie... Patrzcie, no chcę to zrobić w sposób sprytny, tak? W miarę taki, powiedzmy, dobry. No i nie, i on zaś tego Gunwa użyje, no przecież to jest jakieś niepojęte, no. Chłopie, odwal się...
Nie, no i zobaczcie, przecież ja go nigdy nie zrzucę, jak on będzie te kontry cholerne robić, no. Pierdziele. Nie, dobra, to robię cięcie, zrobię to samo, więc zaraz szlak trafi z tym, naprawdę. Okej, moi drodzy, jestem. Oczywiście udało się kiedy zrobiłem cięcie i wyszło mi po prostu w kilka sekund, nie? Nie czaję, naprawdę, ale dobra. Udało mi się. Jen. Oni są więksi? Tym bardziej się tym pysznią. Miej oczy otwarte, ja zajmę się uzdrawianiem. No tak mnie ten cholerny golem irytuje, że nawet nie macie pojęcia, naprawdę. Dobra, uzdrówmy to pole. Będziemy mogli na bossa już ruszać. O nie, ale jeśli... Jeśli ten golem będzie bossem, to ja się zastrzelę chyba. Nie chcę się z nim bić. On jest tak irytujący, nie możemy mu zadać żadnych obrażeń absolutnie, no. Nawet Elika go magią nie obija, to jest najgorsze. Kurde. Zobaczymy, jakiś dialog może zaraz będzie. Na pewno jakiś będzie. Kolejny krok do przodu. Nigdy nie poznałem żadnej królowej. Nigdy osobiście. I wciąż nie znasz. Może trochę wyluzujesz. Wiem, że ostatnio niezbyt ci się wiedzie. Matki nie ma, ojciec ma kłopoty. Ale to przecież ty ryzykujesz życie, by wszystko naprawić. Matka byłaby z ciebie dumna. Słuchaj, prze... Dobra, nieważne. Dziękuję ci. Nie dziękuj mi, tylko się rozchmurz, królówko. Całkiem dobrze ci idzie. Tobie też. Mam tylko nadzieję, że twoja matka nie dowie się o rabowaniu grobowców i kapłankach. O oślicach i... Ej, wiesz, chłopaki zawsze były. Ostatnia brama została otwarta. To już ostatni krok? Ahriman zostanie uwięziony? Tak. Później musimy jeszcze wrócić do świątyni, ale tak. Już wkrótce Ahriman zostanie powstrzymany. W porządku, księżniczko. Ruszajmy i uratujmy świat. No dobra, to co, moi drodzy, teleport nie... Tak, będzie walka z tym cholernym golemem. Ja nie chcę. Ja pierdzielę, no przecież to będzie Resin Pepperoli ta walka, no. No bo jeszcze jakaś kamera mi się dziwnie ustawiła. Dobra, no kierujmy się tam, moi drodzy, jeszcze w tym odcinku się tym zajmiemy. No a w następnym najprawdopodobniej sobie już tą grę skończymy, no ale jeszcze zobaczę. Znaczy powiem wam tak, no tak jak mówiłem, zamierzam dzisiaj nagrać dwa odcinki z tej gry. Więc... no cóż, no zobaczymy. Podejrzewam, że właśnie... Tam jest czarna brama, dobra, widzę. Więc podejrzewam, że właśnie już w kolejnym odcinku no grę zakończymy, bo nie wiem, co tu się jeszcze może dziać, kiedy uzdrowimy te pola. Dobra. Także lećmy. Ale kurde, to... Ech. Golem jest strasznie irytujący, naprawdę. A więc... To jest forteca wojownika. Tak. Droga została odblokowana. Aha, on się wojownik nazywa. Zapomniałem. Dobra. Łapać Ahrimana. Nie możesz się więc wahać. Myślisz, że można uratować wojownika, ale on dokąd? Okej, czyli jak rozumiem, musimy teraz pewnie ruszać w tą stronę dokładnie. Dobra. Lecimy, moi drodzy, za ubieganie po ścianach nas czeka, ale to akurat bardzo lubię w tej grze, także spoko. No nie, no walka z tym wojownikiem to będzie jakaś parodia, naprawdę. Ja już to widzę, nie? Ja już widzę tę walkę. Nairytuję się pewnie w stopniu ogromnym, no ale cóż. Wy lubicie, jak się wkurzam, nie? Ja to wiem po prostu, wy uwielbiacie, jak ja się irytuję w grach. Więc będzie special gift for you. Ej, no serio. Najpierw trzeba tego bossa dostać. Pierdziele. No nie mogę czasami z tą grą, no. Lubię ją, ale czasami tak mnie drażni, że... Masakra. Dobra, no przecież dobrze pobiegłem. Noc, ja tam niby zahaczyłem jakąś jedną cegłę. Come on. Przy gra powinna mi to uznać, no. No ale dobra, lećmy dalej. Uznam to taka wyspa, hehehe. Tak, wyspa, dobrze mówię. Czy półwysep? Nie pamiętam, nie, chyba wyspa. Dobra. No come on, no trzymam cały czas gałkę. Dobra, poszło. Okej, okay. Jest, dobra, tu będzie checkpointik na całe szczęście. I lecimy dalej.
Ura, długa droga tego golema, znaczy wojownika, przepraszam. Aha, ja po tym mam biec, dobra, nie strzaiłem. Okej, lecimy dalej. Teraz tutaj. Come on, come on, come on. Dobra, jesteśmy dalej. Nie uderz widz, co chyba do mnie, księciu, nie mówisz. On normalnie przełamuje tą, przełamuje czwartą ścianę. Dobra. Teraz tutaj. Okej. Kurde. Ja się boję walki z tym wojownikiem, naprawdę, powiem wam, że... Będzie to straszne na pewno. Okej, teraz tutaj. Skręcamy od razu maksymalnie. Dobra, poszło. No i chyba jesteśmy, czy nie? Może krzyknij jeszcze głośniej, bo chyba nas nie usłyszał. Nie jest za późno, zawróćcie! Uciekajcie! Nie będę nigdzie uciekał, synu. No ja mam go zepnąć z krawędzi, serio. Dobra, no będę próbować, no. Może go spróbuję tą rękawicą? No, nie w tym stanie, ale... Kurde. Nie no, skontrolować na pewno się go nie da, nie sądzę. Okej, lećmy... Kurde. Tak teraz sobie polecę. No i skąd ja mam wiedzieć, kiedy on atakuje, a kiedy nie? Przecież jak on się tak nieustannie będzie przesuwać... Kurde. Książę, atakuj go. Muszę spróbuję... Aj kurde, jest. Cały czas spróbuję w złych momentach, on naprawdę dobry jest skubany, no. Okej, o co chodzi? Dobra. Okej, coś tam chyba dostał. Chociaż nie wiem. Uwaga, uwaga. Au. A, tam powinieneś był uciec. Damy radę. O kurde, albo nie. Dobrze, dobrze. Kurde, nie wiem gdzie ja go muszę zepnąć, to jest najgorsze. Uwaga. Najgorsze, że się właśnie tego dziada nie da skontrować, no. No kurde, zaś mnie jeszcze łapie. Nie, no nie mogę, no, z tym bossem, kurde. Na niego nie ma jego takiej taktyki, no, tak naprawdę. Może Elika? Nie, teraz ty. Teraz to raczej nie. Elika, no, może rękawicą go spróbuję? Nie, niekoniecznie, rękawica nie wyjdzie. Au! No, kurde! Jakby wiem, że muszę go zepnąć z tej krawędzi, ale jak ja mam to zrobić? Jak widzicie, on się nieustannie skubany przemieszcza. No tak to raz nim pepperoni będzie z tą krawędzią, no. Nie wiem, może się odsunę? Au! Kurde. No nie. Elika, możesz go za. No kurde, zobaczcie, co ona robi, no. Dobra. Nie mam taktyki na niego żadnej. Kurde, no i zaś mnie złapał, no. Nie wiem, jak ja mam go spychać z tej krawędzi, naprawdę. Nie ma jakiegoś takiego. Nie ma takiego jakiegoś ataku konkretnego. Oho, super, jeszcze Elika padła. Genialnie. No, chłopie, odpisuj się ode mnie, no. No przecież ja się mogę z nim tak bić nieskończoność, no. No co cię niby odpycha? Dobra, wiecie co, ja może wejdę w to. Bardziej mi chodziło o to, żeby on do mnie podszedł, a nie żeby mnie wyprowadziła Elika na środek areny. Czekajcie, no bo jedyna krawędź, jak rozumiem, jest tutaj, tak? Ja tylko tutaj mogę go zepchnąć, dobra. To podejdź tu, gościu. No! Get over here! Ja no, irytujący jestem boss, naprawdę strasznie. No podejdź tu nie jakoś od boku, tylko prosto. Dobra. Okej. I mam nadzieję, że teraz mi moja taktyka wyjdzie. Dobra. W sumie nie do końca o to mi chodziło, no ale okej. Nie no, zaś jest źle, no goddammit. Podejdź tu. Blokuj. Na tam blokuj. Skontrowałem go? Kurde, myślałem, że się nie da. Dobra. Nie, na to dopiero jedna trzecia walki będziemy. Przecież to resting pepperoni po prostu. No. Kurde. No nie atakuj mnie. Dobra, może siądzie.
Hejku. Jest! Mamy to! Mam, no proszę! Jest! Dobra, udało się. Dobra, chyba go w końcu zepniemy z tej krawędzi. Ja pierdzielę, ale to dopiero jedna trzecia walki jest chyba. Uwolnij się. Czy nie? Żyje? Możesz dokonać uzdrowienia bez jego... No to nie mogło się tak prosto skończyć. No, pewnie będzie druga faza tej walki. Lika się zbugowała. Spoko. Ojejku. Jesteś cała? Fajne cieniowanie. Oho. No to super. Ciekawe jak ja go teraz pokonam, jak wcześniej nie byłem w stanie. Nie zatrzymuj się, damy radę. Ale patrzcie, mu chyba spada HP. Bez kitu. Okej, okay, także ja spróbuję, moi drodzy, nie walczyć z nim po prostu. Zobaczcie, mu schodzi samo HP. Nie muszę nawet go bić. Dobra. Czekajcie, nie będziemy go atakować, po prostu musimy unikać cały czas. On w końcu sam się zjara. Uwaga, uwaga. Ale nie wiem, czy jest sens go uderzać, szczerze mówiąc. A, zły guzik. Dobra, poczekajmy może lepiej faktycznie. Niech on sam zginie. Aha, jemu się HP odradza, kiedy... O kurde, no dobra. Zwróćcie uwagę, że arena się teraz mniejsza robi. Nie dobrze. Au. Ostrożnie, ostrożnie. Cały czas od niego odchodźmy jak najdalej. Kurde, dziadu jeden. Podejdź bliżej. Nie mogę podejść bliżej do. Uniki, uniki, nieustannie uniki, uniki, uniki. Dobra. Kurde, no połowę życia ma. Najgorsze jest to, że mu się odrodzi to życie, jak coś źle zrobię. Dobrze. Książę, rób ten unik! Uciekaj od niego! Uciekaj od niego! Dobra, na szczęście arena już się nie pomniejsza. Ale okej, okay, to jest ciekawa walka, trzeba przyznać. Trzeba unikać gościa, aż się sam wykończy. To jest bardzo oryginalny pomysł, muszę przyznać. To jest dobre. Nie widziałem chyba czegoś takiego jeszcze nigdy. W walkach z bossami. To akurat muszę pochwalić. Dobra, no patrz, już ma strasznie mało to HP. Widzicie, w unikaniu jestem ekspertem. Tak, wiem, wiem, Elika, wiem. Wytrzymuję cały czas. Dobra. No kurde, chłop już ma tak mało życia, no come on. Come on, dude. Umieraj. Umieraj już, no. No i chyba się udało. Eliko? Miałaś się nie wahać. On nas uratował. Próbował nas zabić. Mieliśmy szczęście. Oby nasze szczęście się nie skończyło. Okej, to spadamy w takim razie. Książę, może przyspiesz trochę? Nie, książę chyba nie przyspieszy. Ej, kurde, Elika, bo my cię potrzebujemy generalnie tutaj. Dobra, chodzi na szczęście. Dobra, to lecimy w takim razie. Okej. Okay. Dobra, także teraz nam, moi drodzy, czeka ucieczka. No i tak naprawdę następnie już pozostanie nam, podejrzewam, teleportować się do świątyni. Dobra,
Lecimy, lecimy, lecimy. No i zobaczymy, co w tej świątyni się właściwie wydarzy, ale to już może zrobimy w odcinku następnym. Ja sobie nagram w sumie dwa pod rząd, bo jestem strasznie ciekaw w sumie, jak ta gra... O kurde. Jak ta gra się zakończy faktycznie. Dobra. Uwaga, uwaga. Okej, okay, teoretycznie tam powinniśmy być już bezpieczni w miarę. Okej. Okay. Miałaś się nie wahać. On nas uratował. Mieliśmy szczęście. Walczył z Arymanem, zginął honorowo. Nie można zginąć honorowo. Po prostu się ginie. Gdyby naprawdę chciał walczyć z Arymanem, zrobiłby to za życie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, wszystkie pola zostały uzdrowione, jestem ciekaw czy... O, właśnie. Żyzne pola znów karmią świątynię. Ale i tak musimy teraz do niej wrócić. W świątyni znajdują się żyzne pola, które kierunkują przepływ energii. Musi być sposób, by wspiąć się na drzewo i do nich dostać. Wtedy Arymann zostanie uwięziony. Myślałem, że Arymann jest uwięziony w drzewie. Świetnie. Znów to spojrzenie. Przepraszam, że cię w to wpakowałem. Wcale nie. Przez oślicę. Oślicę, Boga, burzę pieskową. Cóż, skoro już tu jestem, dokończmy. Zdecydujemy, co dalej. Dobra, moi drodzy, także do świątyni teleportniemy się już w następnym odcinku, no i mam nadzieję, że już skończymy tą grę, bo no, chciałbym już ją po prostu skończyć. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jeszcze dzisiaj w najprawdopodobniej ostatnim odcinku z Prince of Persia. Na razie!